Cześć wszystkim. Jeżeli nie wiesz, co powiedzieć, nie mów nic. Tak więc, przechodząc do dzisiejszego zdobienia, chciałabym Wam pokazać coś, co wydało mi się... No wydaje mi się, że jest idealne na lato. Jest naprawdę bardzo fajne, takie typowo wakacyjne w sumie. Tak więc, już Wam pokazuję. Będzie to coś takiego. Niby jest to, powiedzmy, w pewien sposób marmurek, ale... Naprawdę super, przyciąga wzrok. Jest to ombre wykonane lakierami, ale glas, czyli półtransparentnymi. Tak więc, przechodząc do zdobienia, będziemy dzisiaj potrzebować Indigo Glass. Jest to właśnie ten lakier półtransparentny, Indigo Licious. Akurat tu mam w tym przypadku właśnie fiolet, bo uważam, że fiolet właśnie z tym różem idealnie się komponują i fajnie przechodzą kolory, jeśli chodzi o ombrę. Tu mamy Indigo Glass Eureka, to jest właśnie nasz róż. Standardowo Top No April Color z firmy Semilac. Bardzo fajny, ponieważ jak już wiecie, jak już mówiłam na poprzednich filmach, nie zmienia on koloru czarnego, tak jak zwykły Top No Wipe z firmy również Semilac. I zmieniał kolor czarny na granatowy. Numerek 410 z firmy Molly Lac. Dostępne są bodajże na Ale Paznokcie. Pablo Ros, Bianco Ros. Jest to kolor biały. Najlepszy. 400, o widać, 18. Pablo Nero, również z tej samej firmy. Z kolekcji Pablo Ros. Będziemy potrzebować jeszcze coś, na czym możemy odbijać, że tak powiem, zbierać nasz kolor z tego czegoś. Ja mam w tym przypadku wzornik, ponieważ nie mam nic innego, na czym mogłabym położyć lakiery. O tak. Jeszcze potrzebujemy, może to być folia spożywcza. Jako, że ja w pracy, przyszłam do pracy posprzątać tylko, ale w sumie mówię, a nakręcę filmik, bo ostatnio jestem tak zakręcona. I mam torebkę foliową, zwykłą torebkę foliową. Dwa kawałki, do białego i do czarnego. I mam oczywiście jeszcze dwa wzorniki. Możecie to robić bezpośrednio na paznokciach bądź na wzornikach razem ze mną. W razie W lepiej przygotować sobie waciki oraz cleaner. Jakby gdzieś tam coś tam, jak będziecie na naturalnym paznokciu robić, jak gdzieś tam coś tam, że tak powiem, dotkniecie na skórze, to możecie to zetrzeć zanim włożycie do lampy. Pamiętajcie, zanim włożycie do lampy. Przepraszam za moje paznokcie, bo są trochę obszczerbione. Robiłam je ostatnio, ale że mam tyle roboty, to... Niestety nie mam czasu. Tak więc, przechodząc do zdobienia, potrzebujemy pomalować jeden wzornik na kolor biały. I tak, przygotowuję to razem z Wami, żebyście mogli jednocześnie razem ze mną w tym samym czasie malować po prostu lakierami. Jak wiecie, te lakiery są świetne z tego względu, że są praktycznie na jedną warstwę. Naprawdę są na jedną warstwę. Recenzowałam już w jednym z moich filmów. Wróćcie sobie do poprzednich filmów na moim kanale. I naprawdę bardzo, bardzo fajne. Widzicie, kolor biały. Wkładamy na 30 sekund do lampy. I jeszcze potrzebujemy kolor czarny. Również pokrywamy cały wzornik. Już mi się ręce trzęsą, widzicie? Taka przerwa, a już mi się ręce trzęsą. Czarny jest po prostu idealny. Mają lekką dyspersję, dzięki czemu możecie na nich odbić folię bądź wetrzeć jakiś pyłek, na przykład typu syrenka bądź pixel efekt. Nie dajemy dużo produktu. Co prawda bardzo fajnie utwardza się w lampie ten lakier. Ogólnie cała ta kolekcja. Ale w razie W pamiętajcie, nie dajemy dużo produktu, ponieważ zawsze może nam się pomarszczyć. Dobra. I mamy biały utwardzony, czarny ustawiłam na 30 sekund również w lampie. Lampa standardowo, klasycznie, jak zawsze, Semilac 24x48, jest to lampa LED-owa. I teraz, przechodząc do najważniejszej rzeczy, potrzebujemy naszą folię, torebkę foliową, bądź folię spożywczą, ponieważ jest ona troszeczkę twardsza, że tak powiem, w dotyku, bo ta jest taka, o, można nią miętolić, że tak powiem. Rolujemy ją sobie, żeby ją pognieść. Dlatego właśnie z torebką foliową jest trochę ciężej. Dobra. I teraz potrzebujemy ją złożyć w taką kuleczkę, żeby nie była tutaj jedna wielka
kulka, tylko kilka takich odstających elementów. Maczamy teraz, jako że tu mamy biały położony na wzorniku, maczamy w kolorze czarnym. Mam tutaj czarną hybrydę Pablo Nero 418 i białą hybrydę 410 Bianco Ros. Mam hybrydę z tego względu, że są świetnie napigmentowane i jak już również mówiłam na poprzednich filmach, jest idealne do zdobień, ponieważ nie spływa ani z pędzelka i super się utwardza, nawet ciutkę grubsza warstwa, jeżeli chodzi o linie bądź jakieś inne cienkie zdobienia. Tak więc teraz taką wymiętoloną torebeczką moczymy w naszym kolorze czarnym, że tak powiem, odsączając nadmiar. Tak, trzeba to dobrze chwycić, pamiętajcie, bo ja już się denerwuję, jak zawsze. I maczamy tak, żeby nasze czubeczki były brudne. Jeździmy teraz, dotykając delikatnie po całym tipsie bądź paznokciu naturalnym. Jeżeli uznacie, że jest to już wystarczająca ilość, utwardzamy. I widzicie, bardzo fajne i naprawdę szybkie w sumie zdobienie. Teraz potrzebujemy kolor czarny, czyli na czarnym robimy co? Kolor biały. Więc bierzemy sobie drugą siateczkę, nie używajcie tej samej, jak wiecie, no jest brudna, tak, jest czarna. Więc no czarny z białym, no nie za bardzo, chyba szary wyjdzie, no tak, tak. Podstawowe mieszanie kolorów. Miętolimy ją sobie troszkę, żeby była taka pogięta, fajna. I składamy taką, o, kuleczkę, taki dzióbek, żeby końcówka nie była równa. Teraz bierzemy sobie, maczamy tą naszą kuleczkę w kolorze białym i również tak samo odsączamy gdzieś obok na wzorniku bądź na jakimś innym miejscu i dotykamy po całości, po całym paznokciu bądź tipsie. Coś takiego. Fajne, prawda? No już samo w sobie to jest fajne, naprawdę. Bardzo fajnie mi się, ogólnie mi się bardzo podoba takie tego typu zdobienie. Dobra, biały z czarnym mamy utwardzone. W sumie no fajnie już tak wygląda, ale chcę Wam pokazać moje ombre. To już nam nie będzie potrzebne. Otwieram sobie teraz nasz Indigolicious Glass i Glass Eureka z Indigo. Tak więc, najpierw nałożę sobie kolor różowy, zaczynając tak jakby przy skórkach u góry. Nie nakładajcie go zbyt dużo na pędzelek. Nakładamy gdzieś mniej więcej do połowy prawie. Taką mniejszą połowę. O tak. Coś takiego. Mniejszą połowę. Przepraszam za skrzypiące krzesło. Nie, nie puściłam bąka. Niestety krzesło mi się rozpadają w pracy, bo się ciągle na nich kręcę. I teraz na drugą część nakładamy nasz fiolet. Też nie za dużo produktu, ponieważ chcemy go fajnie zblendować, wymieszać kolory po środku. Teraz bierzemy sobie nasz wcześniejszy glas, czyli nasz róż, Eurekę, odsączając w miarę pędzelek, żeby nie było za dużo produktu, minimalnie, i jedziemy od góry, kierując się na boki. Nie wiem, czy widzicie dokładnie ten ruch. I kierując się na boki, w tą i z powrotem, delikatnie dotykając obok siebie, dosłownie pół milimetra po pół milimetrze. Będziemy blendować nasze kolory. I zjeżdżamy, wjeżdżamy już na fiolet. Już zaraz Wam pokażę, przejeżdżając do samego końca. Jeszcze kawałeczek. I o, proszę bardzo. Widzicie, jak fajnie zblendowana? Tak, niedomalowany bok, nieważne. Możecie jeszcze od dołu kolorem fioletowym, pędzelkiem od fioletowego glasa, naszego lakieru półtransparentnego, przyjechać ku górze. Ja go sobie włożę do lampy, bo uważam, że tak jest wystarczająco fajnie zblendowane. Teraz, tu będzie trochę inaczej. Z tego względu robimy tą samą czynność, co przy poprzednim wzorniku. Przepraszam za ostrość, bo mój telefon niestety nie mogę nagrywać w 4K, ponieważ za szybko się grzeje i muszę w Full HD, a w Full HD niekoniecznie łapię ostrość od razu. Teraz nakładamy od góry fiolet. Postępując tak samo jak przy poprzednim wzorniku,
Nie za dużo produktu nakładamy do połowy, mniej więcej do połowy, może być ciutkę więcej, bądź ciutkę mniej, zależy którego koloru chcecie mieć więcej. Możecie zrobić białych tych, że tak powiem, szlaczków, możecie zrobić więcej, jeżeli chcecie, żeby zdobienie było bardziej wyraziste. Ja tu w tym przypadku zrobiłam trochę mniej, ale teraz patrzcie, jak nakładam tutaj róż, że jest to dosyć ciemne zdobienie, nakładam go sobie również trochę na fiolet, tak kierując się właśnie ku górze, delikatnie przejeżdżając. Zobaczcie. Coś takiego. I jest fajnie zblendowane. Jeszcze przyjadę w razie W, żeby mieć pewność, że jest idealnie zblendowany. Biorę sobie fioletowy i od góry wykonuję tą samą czynność, co przy białym wzorniku. I blendujemy sobie fiolet, zjeżdżając do samego dołu, do naszego różu. Nie martwcie się, jeżeli macie mało produktu na pędzelku, one się nie wymieszają, w sensie, że zostanie ta różowa końcówka. Coś takiego mamy. Nie wiem, czy dobrze na filmie widać. Mam nadzieję, że tak. Mam inną lampę, bo tamta została niestety u mnie w domu. Ja nie chcę mi się jej targać, naprawdę. Prawie 2 km, jak nie ponad. I więc, zobaczcie. Świetne, prawda? Teraz wystarczy tylko nałożyć top. Ja nałożę top świecący, może być to top matowy, ale uważam, że jednak na tym topie matowym nie ma takiego efektu, nie ma takiej trójwymiarowości, że tak powiem, więc używam topu błyszczącego. Poza tym, jak wiecie, top matowy lubi się brudzić przy jasnych kolorach, to po pierwsze. Po drugie, no niestety natłuszcza się, trzeba go co chwilę przemywać, on zaraz robi się błyszczący, może wrócić do swojej formy matowej, a może nie wrócić, zależy jaki macie top. Ja akurat z tego topu, który tutaj wcześniej użyłam, wcześniej na poprzednich filmach, jest to Super Matte, nieważne, z Indigo i naprawdę bardzo długo się trzyma, klientki są zadowolone. I mamy nałożony nasz Top No Wipe Real Color z firmy Semilac. Utwardzamy 30 sekund w lampie. Jeżeli nie jesteście pewni, utwardzacie minutkę. Ok, tu mamy już również pokryte, utwardzone i również nakładamy top bezbarwny po całej długości. Pamiętajcie, żeby zabezpieczyć wolny brzeg, czyli samą końcówkę paznokcia. Już Wam pokazuję jak. Żeby w razie W nic nam nie odprysło. O, coś takiego. Pamiętajcie, że jak przyjedziecie po końcówce, robi nam się na końcu górka. I trzeba przejechać jeszcze raz. Jeszcze sobie zerknę, czy nie ma żadnych smug. Wszystko idealnie pokryte. Wkładamy do lampy. Biały mamy gotowy. Zobaczcie, ale mi skrzypi to krzesło, aż normalnie mi wstyd. Zobaczcie, jakie fajne, prawda? No jest to naprawdę coś innego. Tu mam oczywiście na tych, co teraz właśnie przy Was robiłam w wzornikach, ostrość, wracamy, to no trochę mniej tego produktu mi się nałożyło, ale to jest wszystko kwestia wprawy. Nie wiem, czy coś mi mignęło w aparacie, mam nadzieję, że to nie był żaden duch. Przepraszam, jeżeli coś widzieliście. I jeszcze chwilkę i już Wam pokazuję efekt końcowy. No, trochę mało dam, ale uważam, że jak jest mało, to naprawdę chyba lepiej to wygląda. Tak więc, dwa pierwsze... Dobra, dziwne dźwięki. Skrzypi krzesło. To na pewno duchy, na 100%. Więc tak, te dwa miałam już wcześniej wykonane przed filmikiem, a te dwa wykonałam razem z Wami. I co myślicie o tego typu zdobieniu? Jest to coś innego, nie jest to panterka, nie jest to zebra, ale w sumie jest to takie graffiti nails. Podoba Wam się? Dajcie znać w komentarzu. Teraz już będę regularnie wstawiać, już mogę regularnie wstawiać. Wszystko mi na to pozwala, jak i zdrowie, tak i praca. Tak więc
Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę pod filmikiem. Jeżeli nie, zostawcie łapkę w dół. Chociaż mam nadzieję, że jednak to będzie łapka w górę. Jeżeli macie do wypróbowania jakieś trendy, a nie wiecie, jak to zrobić, bądź jakieś zdobienie niekoniecznie na czasie, które chcielibyście wiedzieć, jak, co, z czym się je, dajcie znać. Naprawdę, z chęcią pomogę. Szukam inspiracji na filmiki. No i co? Zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zostawcie dzwoneczek pod filmem, gdzieś tam tutaj albo tutaj, ale chyba z tej strony gdzieś jest taki dzwoneczek, on się musi tam zaświecić, chce się zmienić kolor. I wtedy będą Wam się wyświetlały w powiadomieniach wszystkie moje filmy, które dodaję na bieżąco na moim kanale. Tak, na bieżąco. Jeżeli ktoś wytrwał do tego właśnie momentu teraz, w tej chwili, to naprawdę podziwiam Was, bo sama bym siebie czasami nie słuchała, takiej głupoty gadam. Tak więc, do zobaczenia na następnym filmem. Na następnym filmem? Pod następnym filmem, tak, dokładnie. Albo nad, albo pod, albo wy. Dobra, trzymajcie się, pa!